Wysoko postawieni urzędnicy władzy PiS brali udział w procederze przerzucania setek tysięcy osób wyposażonych w polskie wizy. 30 miesięcy, 250 tysięcy wiz. A rok temu Stany Zjednoczone biły na alarm, że dzieje się coś złego. We wrześniu 2022 roku amerykańskie służby graniczne poinformowały, że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane przez obywateli Gruzji do wyjazdu do Meksyku. A proceder trwał dalej. Ktoś na tym zarobił i to dużo. Tak właśnie działa mafia szmuglerów PiS.